jest tablica betonowa, która wczoraj została umocowana dzięki naszej tutaj Ani i przyjaciół z Bydgoszczy. Ani, żebyście jeszcze wiedzieli, powinniśmy uczcić chociaż modlitwą krótką. 30 września odszedł od nas Henryk Glinkowski, ten, który pomagał między innymi w dokumentowaniu i ochronie tych dokumentów od Marii Trzcińskiej z jej mieszkania. Słuchajcie, jeszcze czuć było trupem, a w tych warunkach spisywał Henryk i nasi przyjaciele Władek Terlecki i inni spisywali, Janek Strzeżek, spisywali te dokumenty, te teczki, wszystko to jest zachowane, że w razie czego mamy dokumenty tych zbrodni, że to nie jest fikcja i my nie mówimy o bajkach, tylko to są, na to są dokumenty. Na IPN nie ma co liczyć, bo jak wiecie, nawet z Szubrawców zrobili, no nie w pełni umysłowo chyba. Ja zrobię, kto odpowiadał w ogóle za te zbrodnie na narodzie polskim? Czy ktoś poniósł, czy IPN kogoś postawił przed sąd, powiedzcie mi? Do czego jest ten IPN w ogóle? Do niczego. Tak, to było Biuro Badań Zbrodni Hitlerowskich na Narodem Polskim, Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich, ale jak była Maria Trzcińska, pilnowała tego. Dzisiaj brakuje takich ludzi. Tam są ludzie według klucza partyjnego, a może i rasowego przyjmowani do tego, żeby jak najmniej prawdy wyszło na jaw, że Polacy byli przez ten lud koczowniczy, który tutaj przywędrował do Polski, od wieków mordowani, zacierają ślady po sobie. Zwalają na nas winę. Dopiero co byliśmy na Rakowieckiej, teraz tam jest muzeum na Rakowieckiej, czyli w więzieniu mokotowskim. Pani, narracja jest taka, że to Polacy Polaków mordowali. A o panu Fejginie, o pani pani Lunie Brystygier, piękny pomnik ma. Piękny pomnik ma. Powiedz, gdzie ona jest pochowana. Pochowana jest na... Luna Brystygier, ta zbrodniara. Pięknie oświetlony, udekorowany, na wysięgi przepięknie utrzymany pomnik. Na cmentarzu Powązki. Jest taki film nagrany śladami, jaki to był tytuł, zbrodniarzy pochowanych na cmentarzu powązkowskim. Taki film na kanale Ewinia 1, obejrzyjcie Państwo. Idą po kolei, przewodnik pokazuje te groby tych osób, które mordowały Polaków. W więzieniu na Mokotowie i mają piękne groby, oświetlone, zadbane, a obok choćby grób naszej koleżanki, tak, ziemne groby naszych bohaterów, nie wiadomo gdzie są, gdzie ich szukać. A obejrzyjcie, będzie na kanale Ewinia 1 taki film jest śladami właśnie, gdzie są pochowani na cmentarzu powązkowskim wojskowym. O, proszę bardzo, jak możesz to pójść. To za chwilę pana poprosimy, bo słuchajcie, to jest Forum Wolnych Polaków. Tutaj nie robimy cenzury i mamy prawo myśleć samodzielnie, nie na rozkaz. Kasprzaka 25. Niestety akumulator muszę. 5 minut. Dobrze, 5 minut. Ale właśnie wysiadł. To nie ma znaczenia, bo ja to powiem. Ale to powiedz, ja to powiem bez mikrofonu. Słuchajcie. Pierwsza rzecz. Ale moment, to dosłownie ja akumulator. Niech zmieni. Lepiej słuchaj. Dobra, poczekam. Wszystko jest. Bo już nas tam chodzi, już kończę. No, a ja zrobię książkę. No, no to zrobię. Nie, ale chcemy pamiętać. Ale ja dzisiaj nie słyszałam taką
zamysły, tak? Na tym a Jezus nikogo nie potępiał. Nikogo nie potępił. Do niego gnali grzesznicy, prostytutki. Wszyscy, wszyscy źli gnali do Jezusa. Nie, tylko każdy powinien za swoje czyny jakoś odpowiedzieć, a oni dostają... To Bóg będzie o tym decydował, kto jak za... kto odpowie za te swoje czyny. Każdy stanie przed Bogiem. Nigdzie za nikt, za żadne morderstwo, nikt nie poszedł siedzieć i nie został również rozstrzelany, tak jak oni rozstrzeli. Nikt. Od 30 lat, ale ja na razie mówię, proszę nie przerywać. Od 30 lat jesteśmy mordowani w inny sposób. Od 30 lat. Dlatego, że zabierają nam wszystko. Ja wiem, jakie jest. Tu nie ma jak wiem. Proszę pani. Nasze wnuki, nasze dzieci będą gryzły ziemię. Ale żyjemy w czasach ostatecznych. Jezus umarł za nasze grzechy. Ewangelizuję ludzi na ulicy, czasem mam ręce w kieszeni. Ja wam chcę powiedzieć, kim ja jestem. Jestem człowiekiem takim samym jak wy, któremu parę lat temu Jezus Chrystus uratował życie. Przyszedł do mnie, do mojego życia, kiedy już byłem martwy. Po prostu byłem uzależniony od alkoholu, pornografii, wszystkich złych rzeczy tego świata. I kiedy chciałem sobie odebrać życie, zawołałem do Jezusa w pokoju. Ja nienawidziałem ludzi, kościoła, wszystkiego, rozumiecie? Padłem na kolana w pokoju, już nie był mi w stanie pomóc nic. Nikt. Księża się mnie bali, egzorcyści się mnie bali, psychiatrzy, psychologowie, wszyscy mnie skreślili. Wszyscy położyli na mnie krzyżyk. Padłem na kolana w pokoju i raz w życiu się pomodliłem, powiedziałem: Jezu, jeżeli Ty jesteś prawdziwy, to przyjdź teraz do mojego życia, bo zaraz będę wisiał, bo chciałem się powiesić, nie? Słuchajcie, nie minęło 15 sekund, Jezus Chrystus wyrwał ze mnie wszystkie nałogi. 15 sekund trwało moje uwolnienie. Pornografia, alkohol, choroba jelit, bo miałem wszystko spalone od narkotyków, depresja, wszystkie myśli samobójcze. Jezus Chrystus uratował mi wtedy życie. I wiecie, co on wtedy do mnie powiedział? Powiedział do mnie tak: Artur, teraz wstajesz, ja tobie przebaczyłem już 2000 lat temu, a teraz chcę, żebyś wstał i żebyś zaczął ludziom mówić o mnie i o tym, że jest przebaczenie i ja chcę, żebyście sobie nawzajem też przebaczali. Rozumiecie? To, co się dzieje tutaj, to się skończy. My mamy walczyć. Ja jestem jak najbardziej za tym, żebyśmy walczyli o nasze zasoby naturalne, bo to jest dla naszych dzieci. Mamy walczyć o to, co się tutaj dzieje. Ale musimy mieć świadomość też tego, że ta rzeczywistość się skończy. My tutaj nie jesteśmy na zawsze. To jest nic. Z perspektywy tego, co jest po drugiej stronie, to jest ułamek naszego życia. I jedna bardzo ważna rzecz, czego ja się uczę cały czas patrzeć na Jezusa, bo Jezus powiedział mi tak: kiedy Ty spuścisz swój wzrok ze mnie i zaczniesz patrzeć na to, co Ci robią ludzie, to nie wytrwasz do końca. Masz patrzeć na mnie, zobacz, co zrobili z moim życiem, zobaczcie, co zrobili z Jezusem. Jezus przyszedł i On nie zrobił nikomu krzywdy. On kochał ludzi i oni Go po prostu... Ja Go przybiłem i ukamieniowałem tak naprawdę, bo On przyszedł po mnie. Każdy z nas. Rozumiecie? Najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest przebaczenie. Ja wiem, że to jest ciężkie, ja wiem, że to jest ciężko wypowiedzieć, ale Jezus Chrystus powiedział: przebacz, bo ja Ci przebaczyłem, nie? Także to jest to, co chciałem Wam powiedzieć. Jezus Chrystus jest żywy. Jezus Chrystus czeka na każdego człowieka. Wołajcie do Niego z serca po prostu, bo to jest żywy Bóg. Dziękuję za to. Brawo! Gratuluję na Chrystę. Pani, tutaj bracie, o tym przebaczeniu. Przebaczyć mogą ofiary. Ci, którzy doznali od kogoś jakiegoś prześladowania, szkody, krzywdy. Ale to musi być szczere, że ktoś nas przeprasza, a nie tak, że my mamy in blanco przebaczać wszystkim i mówić o miłosierdziu, znaczy być miłosiernym wobec zbrodniarzy. Słuchajcie, istnieje kara i istnieje też sprawiedliwość, nie tylko miłosierdzie, bo nam się zamykać usta miłosierdziem, że masz być miłosierny, miłosierny, ale to jest fałszywe miłosierdzie, bo jeszcze jest sprawiedliwość, czyli staniecie w prawdzie i staniecie wobec prawa Bożego, że złamaliśmy prawo Boże i należy się nam kara. I my przepraszamy Pana Boga i ludzi, ale staramy się im zadośćuczynić. Jakoś to zło, od tego zła odejść, zmienić swoje życie. A tu natomiast cały czas jesteśmy niszczeni, nikt nas nie przeprasza ani za wojnę, ani za kradzieże. Okradają nas dzień w dzień.
A od nas wymagają miłosierdzia w stosunku do złodzieja, do bandyty, do mordują. I tu mamy walczyć. Natomiast wiemy, że jesteśmy grzeszni. My jesteśmy grzeszni i słabi. I upadniemy, jeśli nie będziemy mieć pomocy z góry, nie będziemy mieć łaski Bożej, błogosławieństwa Bożego. My jesteśmy tutaj na pielgrzymce. Od 16 miesięcy idziemy dookoła Polski i teraz z zachodu na wschód. Obmadlamy Warszawę, bo, która jest bardzo grzeszna. Widzimy, ile tutaj jest domów publicznych, ile tutaj jest miejsc hazardu, siedliska, gdzie po dyskotekach narkotyki to są jak można powiedzieć, coś normalnego już teraz. Myśleliśmy, że Warszawa się uchroni, że jesteśmy katolickim narodem, a się okazuje, że to tak szybko to zło weszło i ktoś to masowo wprowadza i to celowo nas demoralizuje. Dechrystianizacja Europy przyszła też do Polski, chociaż Polska nadal jeszcze jest potęgą, jeśli chodzi o wiarę. Potęgą, mówię, bo kto na Zachodzie pracował, był, żył, to widzi, co tam się dzieje i w porównaniu z Polską, to my jeszcze mamy Królestwo Boże, jeszcze mamy enklawę tutaj. Ale to się kończy, bo widzimy, jak sięgają po naszą młodzież, po nasze dusze, zwłaszcza młodych, czystych ludzi, dzieci już. Jeśli w przedszkolu już proponują dziecku, że sobie płeć wybrał, i każdego dnia może być inna, tak? Bo mamy do wyboru chyba z 60 parę płci, się okazuje. No tak, no to dla nas to jest niewyobrażalne, ale można sobie wybrać. I ta Sodoma i Gomora spłonęły, były zniszczone. Dlaczego? Ze względu na to współżycie jednopłciowe. Na to, co nam się lansuje. Teraz nie wolno powiedzieć o człowieku chorym, że jest chory. On musi być hołubiony, on jest cudowny, wspaniały, może być nawet prezydentem Polski. I jest. Znaczy i bywa, przepraszam. No tak, przepraszam. Ale może być, ale to jest nawet chwalebne. Nawet chyba w CV powinno się pisać, że mam taką orientację, to wtedy szybciej awansuję, nie? No widać po tym panu Biedroniu, który został prezydentem Słupska. No i się niektórym bardzo to podobało i podoba, ale i widzimy to także i we władzach episkopatu, że rozkład moralny jest u góry, a nas się zmusza do fałszywego przepraszania za to, że żyjemy właściwie i wzbudzanie w nas poczucia winy. Ty jesteś grzesznik, ty masz przepraszać. Tylko, a sprawiedliwość, gdzie prawo Boże? Poszanowanie naszej godności, naszych praw, które mamy do tej ziemi. Pan Bóg nam dał tę ziemię. My jesteśmy, tak, my jesteśmy tu gospodarzami. I nikt nie ma prawa nam tutaj mówić, jak mamy sobie dom urządzać. I co się dzieje? No jest walka i nas wyrzynają w sposób ekonomiczny. Zobaczcie, ile czasu poświęcamy, żeby zapewnić podstawowe jakieś środki do utrzymania. Żeby się w ogóle utrzymać, zapłacić za czynsz, a jak ktoś ma jeszcze kredyt użyta w banku, no to jest zniszczony. Młode małżeństwo bardziej wiąże od sakramentu kredyt, jak wiecie, nie? To jest coś przerażającego. W jaki system szatański nas wciągnięto? Komunizm, te wszystkie socjalizmy, te wszystkie rewolucje się skupiają teraz w tym liberalizmie rób ta co chceta, czyli człowiek jest cały czas nakręcany do tego, żeby nie mieć czasu myśleć samodzielnie. On ma myśleć tak jak media każą, te wszystkie środki masowego rażenia, prawda? Gdzie mamy szukać pokarmu, tego, co jest prawdziwe, tak, kochani, tylko jeszcze interpretacja Biblii. Jeśli nam wybierają fragmenty z Pisma Świętego, którymi nas niszczą... Ale może pan sam czytać. Nie, ja czytam, tylko oprócz samego musi być jeszcze tradycja Kościoła, nauczycielski urząd Kościoła, żeby nam to wytłumaczył. Bo jak nam się interpretuje, nie sądźcie, bo nie będziecie sądzeni. Kochani, mamy obowiązek sądzić czyny, a nie człowieka. I to jest różnica, ale tego nam księża nie mówią, ani pastorzy, ani, bo to jest przeciwko nim. Mamy obowiązek upominać biskupa, papieża za to, że źle robią. Nie to, że ty pójdziesz do piekła, my ciebie potępiamy. Nie, Pan Bóg może tylko potępić. Natomiast mamy obowiązek upominać, jak nycz
Nycz pije wódkę razem z panią Gronkiewicz-Walc, to mamy to powiedzieć jasno, że źle robi, bo ze złodziejami bierze udział, krótko mówiąc, w niszczeniu narodu katolickiego. Jak nam zamknęli biskupi kościoły, to mamy głośno mówić, że to jest hańba i że wy się nie nadajecie na pasterzy naszych, bo wy nas prowadzicie na rzeź. Hitlerowcy nam nie zamykali kościołów. Komuniści nam nie zamykali kościołów. A wy, tacy pobożni kardynałowie, biskupi, pozamykaliście nas. Jeszcze parchatory nam wprowadziliście truciznę z Orlenu do pryskania rąk, twarzy i jeszcze każecie nas wyszczepiać jak bydło szczepionkami, które nie są szczepionkami, tylko są preparatami śmierci. Cmentarze i lasy zamknęli. Cmentarze i lasy. Kochani, nie wiem, czy pamiętacie zeszły rok. Rok temu taśmą tutaj obgradzali tę drogę ze Straży Miejskiej. Nie wolno było tu wejść na teren parku. No absurd. No a już różnych inteligentnych inaczej widziałem w maskach chodzących po parku, po lesie. No to do czego to doszło? Media, które tak potrafią człowieka zmatolić, to znaczy wszystko zależy od naszego wnętrza. Czy my się damy zniewolić? Od rozumu. Komu zaufamy? Panu Bogu czy medialnym gwiazdorom? Ale wśród nas są też tacy fałszywi prorocy, którzy udają tylko wierzących. Obserwujemy to. Na pewno poznaliście może Zielińskiego pana. Tu na terenie Kościoła Katolickiego działa. Jest zapraszany. To jest protestant. On takie już herezje głosi, że się głosi. A daleko szukać. Ojciec Rydzyk. Bym powiedział Rebe Rydzyk, ponieważ tak wylansował tych naszych, z rządu, że nawet zaczął na końcu szczepionki zaczął lansować. No, najpierw te babcie wykorzystał, bo dawały olbrzymie pieniądze, nawet mieszkania zapisywały, żeby na końcu dostać zastrzyk. No coś pięknego. Świętych z nich zrobił, święty Mateusz. A, kochani, jeszcze nie mówiąc o tym, że mieliśmy takich dziwnych biskupów, nie wiem, gdzie on się podział, niejaki Długosz. Dement. Człowiek, który już chyba ma amnezję starczą w ogóle, miażdżycę. On na Jasnej Górze potrafił powiedzieć, że mamy dwóch nowych apostołów. Pamiętacie? Widzę, że jestem w dobrym gronie, to ja tylko przypominam. No, Mateuszka i kogo jeszcze? I Łukaszka. Kochani, no po prostu ręce opadają i nie tylko. No, trzeba się jednak rozumu słuchać. Pan Bóg dał po coś ten rozum, prawda? Żebyśmy z niego korzystali. Chociaż trochę zadawali pytania. Słuchajcie, dlaczego kochamy tak dzieci? Bo są szczere, prawda? I wszystko ci wyrąbie dziecko. I nic się nie ukryje, bo jest czyste po prostu. I zadawać pytanie jak dziecko. Bądźcie jak dzieci. Dlaczego, a po co, a kto na tym zarabia? A kto na tym korzysta? Zawsze się trzeba spytać, kto ma z tego korzyść? I te dzieci nas uczą pokory i takiej czystości, jak się mamy do Pana Boga zwracać. Panie Boże, jestem bezradny. Jestem po prostu, nie wiem, co mam zrobić. Każą mi coś złego zrobić i mam zgrzeszyć przeciwko Twojemu prawu, wtedy będę miał pracę na przykład. Co mam zrobić na przykład? Mam na utrzymaniu dzieci, mam na utrzymaniu rodziny, nie? I tym podobne rzeczy, takie dylematy mamy. Ale uważam, że Pan Bóg zawsze daje takie rozwiązania, tak jak za okupacji. Tu nasi rodzice, dziadowie nam o tym mówili. Kto trzymał się Pana Boga, to okupację wojny przeszedł. Moja świętej pamięci babka, która przeżyła, była i w carskiej armii, bo była córką mojego pradziadka, oficera armii rosyjskiej, jeszcze wtedy w ramach tego zaboru rosyjskiego. Opowiadała mi, że i na Kaukazie, i tam, gdzie nie była, i na Syberii, gdzie tylko nie byli, ale jak z Panem Bogiem, to wszystko wzięła i powiedziała mi tak, ja przeżyłam i Hitlera, i Stalina, i innych też przeżyję, że trzeba dłużej naszej biedy, jak ich panowania. Zresztą oni się sami, te demony, zagryzają wzajemnie, jeden drugiego likwiduje. Wcześniej czy później. I to trzeba tym powiedzieć panom, którzy są między innymi w tych radach nadzorczych, są ministrami, premierami. Za chwilę jeden drugiego, można powiedzieć, dusi, zagryzie. I o tym trzeba wiedzieć. Jednego dnia jest dobry pan minister, zobaczcie, dopiero co ten od propagandy, nasz współczesny Goebbels,
miał 2 miliardy złotych przyznane na propagandę. Prezes Telewizji Polskiej. No, jak Pan Bóg się zachowywał? No w ogóle książę. Już go nie ma, zobaczcie. Ale już dostał jaką fuchę teraz? Dyrektor Bogdan. No czyli zna się na kopalni, tak? Ojej, czyli nie skrzywdzili na razie. No zobaczcie, zasłużył się, bo w tej propagandzie to... Słuchajcie, patrzyliśmy na Goebbelsa z archiwalnych, powiedzmy, jakiś kronik, co on robił, ale w tej propagandzie oni są dużo lepsi. Chyba u Goebbelsa się uczyli, ale to, co wyprawiają, bo wyszli głęboko między nich w kościół. Bo jeszcze łączą elementy, mieszają prawdę z fałszem, żeby interes zrobić, geszef. I co nam pozostaje? Szukać tej prawdy, tak jak dziecko, się dopytywać. A dlaczego, a po co? Czasami mamy dosyć swoich dzieci, jak się tak dopytują, ale to jest metoda. Pytać się ich, a kto zarobi na tej fuzji, którą jutro chcą przeprowadzić tutaj PGNiG z Orlenem? Skok tysiąclecia, kochani. Jesteśmy bogatszym krajem od Emiratów Arabskich. Bogatsi jesteśmy od Arabii Saudyjskiej. Wszystko tu mamy. I dlatego takim zależy na tej ziemi, dlatego chcą się nas pozbyć. Pod byle pretekstem. A zaszczep się. A na grypkę. A na wiruska. A weź jeszcze taki preparat. Wiecie, że większość tych farmaceutyków, które nam tutaj, te wszystkie te tabletki nam proponują, w większości to jest nam niepotrzebne, wręcz szkodliwe. Tylko nas przyzwyczajają do tego przez te wszystkie koncerny. Nie ma w Polsce, nie ma właśnie w Europie drugiego takiego kraju w Polsce, gdzie w telewizji jest tyle reklam środków tak zwanych farmaceutycznych. I celebryci. I celebryci, tak. Tylko, że to są ci, za którymi mamy iść i mamy ślepo iść, ślepo ufać. Nie, nie wolno nam, nie wolno. Jeśli ktoś każe nam coś przeciwko nam zrobić, mamy odwrotnie. Pytać się, wolna, tak, wolna wola, tylko często jest osłabiona naszymi marzeniami, naszym apetytem na życie. Zobaczcie, jak tęskniliśmy za Zachodem, bo nam taki miraż przedstawiono, jak tam cudownie, jak tam wspaniale, zobaczcie, tam wszystko pachnie, oglądając seriale telewizyjne. Pamiętacie szansę, to nie była szansa na sukces, tylko Carrington, pamiętacie, co to było? I co to była za pogoda dla bogaczy? Nie. Dynastia! O, jest to pokolenie, dobrze. Pamiętacie? Tam nikt nie pracował. Słuchajcie, tam nikt nie pracował. Zwłaszcza fizycznie. Może służba, ale tak? No i to taki miraż tej Ameryki. Tam wszyscy mają. No i nam się wydawało, że każdy będzie miał willę z basenem, będzie miał służbę. A tu się okazuje, że zostaliśmy okradzeni. Po 30 latach od okrągłego stołu jest coraz gorzej. I co nam obiecują? No, 13, 15, nie, 500+ dostaniemy. Kochani, ale na nowych warunkach. Ale na nowych warunkach, tak. Okazuje się, że kraj, który jest jednym z najbogatszych w bogactwach, jak chodzi o węgiel, nam nie ma węgla na składach, że węgiel mamy sprowadzać z Indonezji na przykład, albo z Australii. Absurd. I dlatego nie dajmy się oszukać. Trwajmy, jeden drugiego ma wspierać, szukać prawdy, trzymać się Pana Jezusa, bo On jeden nas nie zdradził i uważam, że wcześniej czy później ingeruje. Będą jeszcze takie znaki na niebie i ziemi, że zatrzęsie się to całe diabelstwo u nas, tylko my nie możemy kolaborować z okupantami. O to chodzi. Trzeba stawać w obronie naszej ojczyzny. Wiary, Kościoła. Zobaczcie, trzeba Kościół odżywić. Przecież Kościół jest tak zarzydzony obecnie i tak, można powiedzieć, tak mafia tam działa, że nie wiem, czy wiecie, ale żeby mieć lepszą parafię, to taki adept idzie do biskupa z grubą kopertą. To przypomina czasy dawnej komuny, ale to funkcjonuje. I to sobie, takie posady sobie załatwiają. Natomiast ksiądz prawdziwy, który ma wiarę, no to dostaje taką parafię, gdzie jest kilka chałup na krzyż i on chodzi w pocerowanej sutannie. Tak to wygląda. Ale przynajmniej tam jest wiara. Tam jest prawdziwa wiara. My, idąc przez Polskę 16 miesięcy, w sanktuariach tych takich, gdzie kapie od złota, to nie mieliśmy przykładów wiary. Tam nie było. Ani noclegu nie dostaliśmy, ani nie było chwały Bożej. To było wszystko biznes.
I kochani, zamiast my nocnego nie dostaliśmy, ale Ukraińcy dostali i wszystko było dla nich pootwierane. Ale my idziemy za Panem Jezusem, nie za tymi z tego świata. Jeszcze przyjdzie taki czas, że trzeba będzie ich powywozić na taczkach z tych pałaców biskupi, wziąć za łeb, bo oni występują przeciwko Panu Bogu i przeciwko nam, bo kolaborują z okupantem. Zamknięcie i znęcanie się przez 2 lata, zamknięcie kościołów, znęcanie się w tych szmatach i nie wpuszczanie nas do kościołów, albo mówienie nam, że mamy się szczepić, ta cała propaganda, to świadczy o tym, że ci ludzie się gdzieś zgubili. Jeszcze nas nie przeprosili, episkopat nas nie przeprosił, dlatego ja śmiało mówię, zapraszam do sądu, możemy się z biskupem Gądeckim czy innym Polakiem, szczerym Polakiem spotkać, czy Nyczem w sądzie, bardzo chętnie, tylko że oni nie chcą ze mną dyskutować. Ja mam argumenty, oni mnie cały czas na kolana próbują powalić, ty jesteś grzesznik. No, jestem, zgadza się, ale ja wiem, do czego sakrament spowiedzi. Często przystępuję do sakramentu spowiedzi, ale chciałem, biskupie kardynale, usłyszeć, co ty masz na swoje usprawiedliwienie, bo ja tego nie rozumiem. Jesteś zbrodniarzem, na twoich rękach kapie krew, polska krew, bo zmuszałeś ludzi do tego szczepienia, do szprycy, do eutanazji, słuchajcie. Doktor Mengele też zastrzyki dawał, nie? W Oświęcimiu. Tak? Proszę bardzo. Młody człowiek. Ja chciałbym tylko powiedzieć tutaj o miłości, bo Jezus na krzyżu powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus nie oczekiwał od nikogo przeprosi. Jezus nie mówił: okej, przeproście mi, to ja wam przebaczę. Nie, Jezus już na krzyżu nam przebaczył. Nikogo nie prosił o to, żeby został przeproszony. Nikogo, po prostu przebaczył. Wszystkim tym, którzy go ukrzyżowali, którzy nawet nie chcieli go przeprosić, też przebaczył. Tak jak mamy napisane w Biblii, w liście do Efezjan, żebyśmy sobie przebaczali, tak jak Bóg już nam przebaczył w Chrystusie. My nie musimy teraz czekać, aż ktoś nam przeprosi, żebyśmy mogli mu przebaczyć. Bo jeśli my nie przebaczymy, to nie ma w nas miłości Bożej. Miłość jest podstawą całego chrześcijaństwa. Żyjemy tylko dlatego, że Bóg okazał nam swoją miłość w Chrystusie. Żyjemy tylko dlatego, że Bóg stworzył świat z wielkiej miłości do nas. Wszystkie nasze nieprawości, aż od urodzenia, aż do ostatniego dnia, Bóg nam przebaczył i niczego w zamian nie oczekiwał. Przebaczenie dostaliśmy za darmo. Nie musimy Bogu nic płacić. Dostaliśmy przebaczenie za darmo, z łaski, a tą łaskę przyjmujemy tylko i wyłącznie przez wiarę. Jezus dał nam łaskę. Wszystkie nasze brudy zostały zmyte Jego świętą krwią, więc my, przebaczając komuś, nawet nie czekając, aż on nas przeprosi, nie robimy żadnej wielkiej łaski. Bo jeśli ktoś czeka na przeprosiny, aby przebaczyć, nie rozumie, co się stało na krzyżu. I nie rozumie, że Jezus wcale nie czekał na krzyżu, aż my się urodzimy i Go przeprosimy. Tylko z góry nam wszystko przebaczył. Nawet jeśli ktoś nigdy się nie nawróci i nie pozna Boga, i nigdy Go nie przeprosi, to Bóg i tak mu przebaczył w Chrystusie. Bo Bóg nie ma względu na osobę. Jak często my mamy względy na osobę? Nie chcemy komuś przebaczyć, nie chcemy kogoś miłować, uważamy kogoś za gorszego. My też kiedyś byliśmy grzesznikami. My też kiedyś robiliśmy rzeczy, które budzą wstręt w oczach Bożych. I czy Bóg nas odrzucił? Nie, Bóg już na krzyżu nam przebaczył. Przeprosiliśmy Boga, bo wiemy, że... Mam takie jedno pytanie. Powiedz mi, czy wolno nam błogosławić grzechy? Nie mówię o błogosławieniu grzechu, jednak Jezus mówi, że miłować swoich przyjaciół. Tak, ale powiedz mi, gdzie jest tutaj prawo Boże, gdzie jest sprawiedliwość? Bo jedna sprawa, bo jeśli ktoś zamorduje mi kogoś bliskiego, ja mam mu od razu przebaczyć, tak? Jak mi kogoś bliskiego zamorduje, tak? Mam przebaczać. Jezus mówił, że mam przebaczać. Ale bezwarunkowo. A czy Jezus dał jakiś warunek, żeby ci przebaczyć? Nawrócenie. Zobacz, pierwszy, ale właśnie, kochany, czy znasz, nie tylko przypowieść, ale Ewangelię o tym dobrym, tak zwanym, nie, przepraszam, nie tyle dobrym, ale szlachetnym, ten, który trafił pierwszy do nieba, z krzyża. Nie. Dobry łotrze. O dobrym łotrze. Czy znasz, co on powiedział? Jaki był, to był warunek? Bo on co się przyznał się do swojego grzechu, że on sprawiedliwie cierpi na tym krzyżu.
a Chrystus nie. I pierwszy jeszcze dziś będzie ze mną w raju. I to jest to. To jest nauka od Kościoła. Przez nawrócenie. Zobaczcie. Czy można szubrawcę błogosławić? Powiedzcie mi. Czy można kogoś, kto występuje, demona, który występuje przeciwko Bogu, przeciwko prawu Bożemu, czy można go błogosławić i mu wybaczać? Oczywiście. A w czym się stajemy lepsi, nie przebaczając? Biblia nie rozróżnia grzechów, że ten jest gorszy. Nie o to chodzi. Nie. Prawo Boże, posłuchaj. Prawo Boże, pamiętaj, każdy z nas zasługuje na karę, ponieważ grzeszymy przeciwko Panu Bogu, przeciwko Jego prawu. I teraz tak, jeśli wybaczasz winowajcy od razu, bez jego poprawy, to tak jakbyś ten grzech uczestniczył w tym jego grzechu. Rozumiesz? Jezus wybaczył Panu na krzyżu, zanim się Pan nawrócił. A Pan później przyjął. On mnie kocha, tylko pamiętaj, Pan Jezus jest Bogiem i Jego ofiara jest za wszystkich, za grzesznych i tych grzeczniejszych, powiedzmy. Natomiast i przyszedł do chorych, ale jest chyba warunek. Warunek, że masz się nawrócić. Nawrócić się masz. Nie równajmy się z Panem Bogiem, kochani, bo On dał nam przykład, że mamy się nawracać i mamy przebaczać. Tylko kiedy? Kiedy? Panie, wiesz, jak się... Panie, tak. Tylko słuchaj, jak nie ma poprawy w człowieku, który morduje, gwałci, okrada dalej i ty masz mu błogosławić, masz go jeszcze przepraszać może za to, że źle o nim pomyślałeś, co? Dobrze, kochani, musimy kończyć. Mateusz, dziękujemy Ci pięknie, tylko weź jeszcze troszkę pomyśl o tym właśnie dobry młodszy, że jeszcze on był pierwszym świętym, pierwszy trafił do nieba. Dlaczego? Bo przyznał się do tego, że był bandziorem, no krótko mówiąc. Jedyny stuprocentowy. Stuprocentowy, i on się przyznał. Ale i żałował tego. To jest warunek spowiedzi świętej. Kochani, jeśli się nie nawrócicie, co to znaczy nie nawrócicie? Nie traficie do Królestwa Bożego. Jeśli się nie nawrócicie, co to znaczy? Że przyznaję się do grzechu? Staram się pokutować i zadośćuczynić. Ale trzeba się upamiętać. Zgadza się. Nawrócenie jest upamiętanie. Tak. Brawo. Nie złorzeczę, nie upijam się. Tak. Tak. Nie mówię źle o swoim bliźnim. Źle nie. O bracie. Natomiast mam obowiązek mówić prawdę, że źle robi. Że źle robi. Tak, upominam. No to mam obowiązek. Ale upomnieć kogoś w języku Nowym Testamencie to znaczy podać rękę. Tak, tylko nie przyzwalać na grzech. Nie błogosławimy grzechu. Podać rękę, żeby mu pokazać prawdę. Prawdą tak, jest Jezus. Ale ja idę do jednego, na przykład idę do biskupa, który źle robi. Idę do ojca Ryzyka, idę do pana premiera. Ale ty nie idziesz, bo się boisz. Nie, wcale się nie boję, kochany. Zapraszam, wejdź na strony internetowe. Chodziłem z trumną za naszymi wodzami, naszymi przywódcami narodu, między Zakaczyńskim. Chodziłem do Kwaśniewskiego, chodziłem do Nycza, do nuncjusza apostolskiego, do Kowalczyka, do wszystkich. Byłem u Jana Pawła II, żeby nie wciągał do Unii Europejskiej. Niestety, nie wsłuchał. Nie można dwom panom służyć. Zgadza się. Dlaczego służyć trzeba Panu Bogu? I żyć w prawdzie. Żyć w prawdzie. Mówić do Boga i do zmarłych. Jak to zmarłych? Nie modlimy się do zmarłych. Jeżeli ja się modlę do Jezusa Chrystusa, nie modlę się do Marii. Wybacz. Dla mnie Matka Boża. Masz problem, bo Pan Jezus miał podwójne wcielenie. Był Bogiem i człowiekiem. Tak. Którą z tych wcieleń była Maria? Nie była wcieleniem. Nie, jest stworzenie Boże. Dobrze. Matka Boża jest dla nas nawet królową. Jest królową. Jest wzorem do naśladowania, ale jest człowiekiem. I my nie czcimy jako Boga. Tak, ale jest. Ona żyje. Została w niebo wzięta. Nie została w niebo. No dobrze. Według twoich. Jak będzie? Dobrze, kochani. Jesteś Królestwa Bożego, ale jeszcze nie na tyle, żeby doświadczać. Matka Boża nie jest bóstwem, razu mówię. Ja wiem, że niektórzy mają z tym problem, że z Matki Bożej robią Pana Boga. Nie jest tak. Jest Boże. Maria nie jest matką, nie jest Twoją matką. Nie, przyjęliśmy ją. Ale to nie jest tak. To jest taka...
taka dyskusja nawiązała się w tym parku, w tym pięknym parku. Nie zdążyliśmy nawet rozejrzeć tutaj w parku, ale tu jest PGNiG już tu blisko, właśnie tam chyba gdzieś w tamtym kierunku, przy Kasprzaka 25. Jutro będziemy tam, a dzisiaj chyba kończymy na tym, bo już zaczęła się dyskusja taka jałowa na ten temat. Ktoś tam ma jakieś swoje pomysły, a zaczyna je, powiedzmy, wcielać wśród ludzi, którzy no, chcą, powiedzmy, uczcić pamięć ponad 200 tysięcy osób, którzy zginęli za sprawą KL Warszaw. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do jutra.